Duchowość na śniadanie, witamy Was. Cześć. Interpretacja snów. Także zapraszamy do szybkiego wglądu, jak to ugryźć. Na pewno dręczą Was koszmary, także nie jednego z Was. Przynajmniej miał jeden w życiu, śmiem twierdzić. Także to nie jest przypadek. Fajnie to rozłożyć na czynniki pierwsze, szczególnie te sny, które często się nam powtarzają. Są to jakieś nieuświadomione traumy, które należy przepuścić, a je tego odpychamy, jak to by była nie nasza część. A jak wiemy, jesteśmy połączeni, jesteśmy jednią, więc trzeba to po prostu ukochać, tak? I zaakceptować. No i podążać dalej swoim jakimś tam obranym kierunkiem, czy nowym. Jesteśmy kreatorami, więc wszystko od nas zależy. Także, no i jak też wiadomo, możemy mieć też dobre sny. I też właśnie tak, nie wiem, bym to rozpatrywał w kategoriach. Albo proroczy sny, tak samo, nie? Proroczy sny, no, dokładnie. Tak też się zdarza, moja mama, witam. Co ona miała właśnie dużo proroczych snów, co się później faktycznie to było fajne, sprawdzało. Takie pamiętam sytuacje, jak raz na przykład mówiła, że jej się śniło, że był pożar u nas w bloku i dosłownie za dwa dni był. Więc to taki dar proroczych snów. No ale tak samo właśnie wkrętki są różne, tak? Tak jak, no choćby nie wiem, u mnie ostatnio się dzieją, o. Po tym jak się budzi świadomość, to no już nie mają za bardzo takiej kontroli nad tobą, powiedzmy, że tutaj, bo już tam rozkminiasz wszystko, o co chodzi. No i w snach wkraczają, tak? Oni zawsze są w snach, ale ja na przykład mam taki przypadek, że miałam, że podczas świadomego snu, po prostu wchodząc w sen, już wiedziałam, już tam sobie powiedziałam, co się będzie przerabiać i tak dalej, i tak dalej. I dosłownie całą noc miałam takie różne tiki przecież nerwowe, tak? To było właśnie, że mi po prostu przeszkadzali i ja wiem, że mi przeszkadzali. Dokładnie wszystkiego nie pamiętam, ale wiem, że po prostu mi przeszkadzali w tych moich kreacjach, że tak powiem, o coś takiego. A też dwa dni tam wcześniej, czy też miałeś dwa, trzy dni, że tam uciekałaś, bo jest teraz spocona w nocy. Oj, tak. Jak kiedyś coś tak miałem, jakiś czas temu, nie? A to takie sny to ja często miewałam kiedyś i one właśnie, no pamiętam na przykład jeden sen, co mi się śnił dość często, to, że jechałam windą do góry i nagle ktoś mnie po prostu znaczy ja byłam w windzie, tam było bardzo dużo ludzi, ta winda była taka szklana, pamiętam to dokładnie. Jadę tą windą, jadę do góry i nagle widzę jakiś pistolet przed windą i po prostu zabił wszystkich ludzi, którzy byli w środku, tylko ja przeżyłam. Tego typu sny bardzo często miewałam, ale one się pokazywały, one mi się śniły w momencie, kiedy u mnie było źle, czy coś tam się działo, czy taka jakby taka, nie wiem, przestroga, wtedy jeszcze nie wiedziałam dokładnie, no, nie byłam jeszcze świadoma, nie? No, ale takie sny bywały i to są zwykle jakieś właśnie wiadomości, jakaś podświadomość po prostu do nas mówi. Tak mi teraz przychodzi. No też właśnie jak są też sny właśnie, w których się męczymy czy coś, no to też manipulują tak nami, gdyż nie mogą dojść do nas, czy przebić się tam przez, nie wiem, znajomych czy coś, żeby zaniżyć nasze wibracje. Więc tak robią, no i to jest tak, ja wiecie, tak jak, nie wiem, ten COVID, przedłużanie tego, wszystko to jest takie walka na ostatnich oparach, bo tylko to mogą zrobić, później nie mamy tej witalności życia w życiu codziennym, tak? Tak, bo się męczysz we śnie, dosłownie, tak naprawdę nie odpoczywasz, tylko walczysz tam, tak, jak masz się takie jakieś skrajne sny, także no to też, aby świadomy. Czy co, może powiemy jakiś tam, dam jakieś wskazówki odnośnie, nie wiem, interpretacji, analizy snów. Jak samemu można zrobić, na pewno pierwszym krokiem, który ja też przerabiałem, był sennik. No. Także to jest taki totalny fundament. Oczywiście teraz z perspektywy doświadczenia, no to jest dla mnie lipa ogólnie, nie? Ale był to taki fajny wstęp do tego, żeby coś tam, nie wiem, naprowadzać się na coś. Natomiast to są znaki tak podawane, no i to jest też podpięte pod zbiorową technologię, więc to się tak zbiorowy egregor, tak? Co to się łączy i ma największą rację bytu.
Natomiast jak już później wchodzimy głębiej, sami sobie analizujemy, no to każdy sen jest rozpatrywany indywidualnie i to nie można tego podpiąć pod jakąś książkę, regułki dla kogoś, co wiecie, no. Fajna to jest baza na początek, natomiast jak ominiecie, to też nic się nie stanie, no bo to trzeba samemu rozpatrywać, no. Później się już po prostu wie, jak we w tych snach, nie? Czy to tam, nie wiem, jakaś tam odpowiedź, po prostu jakoś, nie wiem, wiesz, że dobra, ten sen to była tam odpowiedź na daną rzecz, dobra, u mnie sytuacja jest taka w danym momencie, to mi się śniło, powiedzmy, że jest to odpowiedzią na mój stres, bo się bardzo stresuję, coś takiego, no nie? Mhm. Ja tak miałam akurat te sny, wtedy takie właśnie te uciekania. Zwykle u mnie to jest właśnie jak mam sen, że nie wiem, często to jest, że uciekam albo jakaś wojna, w ogóle takich snów to miałam milion chyba, że jest jakaś wojna, że jestem w zagrożeniu, że moja rodzina jest w zagrożeniu i zwykle ja byłam bohaterem. To jest dość chyba taki popularny sen w ogóle. I one w danym momencie, wtedy jak one mi się śniły, to po prostu to była taka odpowiedź na moją sytuację jakby stresową. Coś takiego. No to właśnie no. Kiedy jest praca z emocjami i sobie robimy tę przestrzeń do zagłębienia się w siebie, no to wtedy to można... No. Wtedy to się uwidacznia, prawda? Także, nie wiem, także właśnie jak mamy takie sny dręczące czy coś, albo możemy mieć jakieś wydarzenie zbliżające się, no to jest tylko jedna z możliwych opcji, tak? Więc jeżeli mamy na przykład takie sny, albo zdarzają nam się często, to nie straszymy ludzi, że jest wojna i kurwa wszyscy umrą. Nie o to chodzi. Nie po to mamy ten sen. Trzeba sobie wejść po prostu. To jest manipulacja, tak? Przekazał projekcję, którą ludzie wzmocnią to energią, tak? Tak to wygląda po prostu z mojej strony, także no... Nie wiem, no... Czy jak mamy jakieś zbiorowe sny, no to rozpatrujemy i tak je indywidualnie, tak? No, nie dzielimy się nad każdym jednym snem, tak? Rozumiem, jak mamy, nie wiem, 20 różnych snów, między to też przeplata się zbiorowa świadomość i też daje nam jakieś informacje czy podświadomość. I wtedy na bazie tam, nie wiem, 30 snów można wyłapać coś subtelnego, jakiś taki biorę prawdziwy przekaz, tak? Mający rację bytu, a nie, że ja pierwszy, drugi sen, dobra, nagram film, pozdrawiam Arona i drugiego pana, słynnych jasnowidzów. A co do tym myślisz? Albo jakie jeszcze masz wskazówki o śnie? Jak można samemu to rozpatrywać? Znaczy się mi teraz też tak przyszło coś, co ja właśnie teraz robiłam, co miałam takie tiki bardzo nerwowe. Może nie no, o rozpatrywanie snu, tylko jakby wgrywanie sobie po prostu jakby snów, nie wiem czy to dobrze mówię, ale bynajmniej coś takiego, co jest fajne, co... Możesz sobie na przykład, nie wiem, przed snem po prostu jakby zaprogramować się, tak? Na przykład, nie wiem, jak chcesz uzyskać jakąś odpowiedź na coś, jakieś tam coś, co cię dręczy, nie wiem. Albo nawet, dobra, nawet jeżeli masz jakieś sny i nie do końca je kumasz, że tak powiem, to możesz sobie zrobić taką intencję i możesz sobie przed snem po prostu powiedzieć, że nawet, no, mój jak spływa, więc... więc możesz sobie powiedzieć po prostu, że dzisiaj mi się będzie śniło to i to, przyjdzie odpowiedź na to i na to, i że jestem świadoma snu, że nie wiem, rozpoznaję tam wszystkie te cokolwiek tam się pojawi, byty, niebyty. No i odpowiedź otrzymuję w śnie i pamiętam coś takiego, no nie, to jest takie jakby programowanie się i to jest, ja to tak zostawiam, mi to tak przyszło i to dość takie fajne właśnie było, także taki fajny sposób. No wiadomo, praktyki trzeba przy tym, tak? Bo na początku to może być takie jakieś, nie wiem, powolutku jakby dochodzisz do tego, tak? Stopniowo zaczynasz to po prostu kumać na tej zasadzie. No, coś takiego. No też, interpretacja snów też fajnie się zaczyna, jak się tam budzimy, tak? Wtedy ten sen można zbadać z każdej strony. Skąd się wziął przede wszystkim, tak? Skąd on przyszedł, nie? To jest fajne pytanie. Także to tam było jasno wizy już takie głębsze. To pierwsze pytanie, które zadałem. Natomiast w takich zaczątkach, może tak powiem, tych przywróconych naszych zdolności, jeżeli mamy, no to fajnie też się przebudzić, tak? W trakcie snu różnych, nie wiem, sprawdzę sobie ręce, czy
pełno jest opcji, które możecie wygooglować, czy zegar, tak, czy cokolwiek, włączać przycisk, to może nie działać, jest inny kształt, no, trzeba być po prostu bacznym obserwatorem podczas tego snu. No i przyjdzie taki moment, tak, albo można sprawdzić po oczach też, tak, czy ta osoba to nie jest jakiś byt, tak. Tak, to przede wszystkim w ogóle się, takie, tak, no. Tak, pierwsze była też, nie? No to jest też to, co mówiłam, tak, że taka intencja właśnie, jak, że po prostu rozpoznajesz i to działa bynajmniej, że wtedy w śnie po prostu rozpoznajesz, czy to byty, czy to, co to właściwie tam do ciebie przyszło, nie? No to nie działa na tej zasadzie, że nie wiem, wejdziesz w kupę po piesku na ulicy i będziesz miał szczęście, bo tak jest tam w czymś, nie? No nie wiem, tam są jakieś różne te śmieszne te, no ale to jest takie, no, przedszkole, nie? To wiecie, coś, jak miałbym tak interpretować swoje sny, no to nie wiem. Bym zbierał muszelki z morza i je jadł, nie wiem po co. No wiecie, coś na dłuższą metę, no lipa. Nie wiem, w ogóle po co to wymyślić, chyba żeby zmanipulować. Żeby nie zagłębiać się w siebie, chyba nie rozpatrywać tego względem siebie, tylko to znowu coś nam narzuci. Ja tak, to ty też tak to rozpatrz. Ty się tak uczyłeś, to ty też się tak uczysz, no i to jest takie... Przede wszystkim, żeby zrozumieć, że w snach to nam się... Sny to nie są tak od sobie, od tak. One mają bardzo duże znaczenie i tam się dużo dzieje, tak? Nie wiem, może ci się nawet, nie wiem, przyśnić... nie wiem, poprzednie życie, coś tam, co z poprzedniego życia, jakieś wydarzenie może mieć wpływ na to tutaj na przykład, nie? Może coś takiego i to jest też warte zinterpretowania. Czego to dotyczyło, no po prostu, no dosyć takie... Czy jakieś fantastyczne sny, czy coś, to też jest na bazie czegoś, tak? Coś, co łączy nas z jakąś traumą, przede wszystkim chyba. Zazwyczaj, no. Czy też z jakimś rozwiązaniem, z którym się borykamy na co dzień. To jest fajnie sobie zrobić. No i przede wszystkim intencja. Tak. Tej. To jest tak jak medytujesz, tak? No, medytujesz, wchodzisz z intencją i pojawiają ci się różne rzeczy, tam widzisz, czujesz i tak dalej. No to sen jest dokładnie to samo, tylko że wchodzisz w głębiej. To jest generalnie taka wchodzisz w hipnozę, no jakby nie było. Dobra, bo hipnozę, Mikusia tu mamy. No. Także tam chciałbyś do filmiku? Tak. Co jeszcze? Jak można jeszcze interpretować sny? Jak można? Te pierwsze kroki, co myślisz, może sobie zapisywać po prostu, tak, no tak, tutaj, tak mi teraz przyszło, żeby po prostu robić jakieś notatki. To jest w ogóle numer jeden, nie, żeby zapisywać, to nie ma, że będę pamiętał, ja też pamiętałem i też był okres, że miałem taką przebitkę, że pamiętałem, no ale po jakimś czasie to ile można pamiętać, tak, to też... Później się upływa, tak? Bo wiecie, szczególnie ja to tak po sobie wiem, bo jak nieraz, no każdy ma prorocze sny tak naprawdę, to nie jest tam, że wow, masz prorocze sny, czy coś takiego, my wszyscy to mamy, nie? Jeżeli ci się nic nie śni, no to jesteś totalnie zblokowany, totalnie. Dokładnie. Z 0 do 10, 90. Dokładnie. No, no. I jak właśnie, nie wiem, obudzisz się w środku nocy i dosłownie masz odpowiedź, wiesz, budzisz się... Wow, no miałam wiele takiej sytuacji. Wow, wiem, dobra, będę pamiętać, bo zapomnę o snach. Ja to miałam, więc. Także to jest to tak. Jak, nie wiem, wyznaczamy sobie jakiś cel, czy jak się uczymy, tak? To zapisujemy, to ta energia przechodzi przez wszystkie komórki, tak? Tak samo jak ten sen, to tym bardziej łączymy się, tak? Dokładnie. Czy jak zadajemy pytania do siebie, tak? Po co, dlaczego, tak? To mi się śniło, też można sobie później to urobić w ciągu dnia, tak? Już nie tylko przez sny. Po co mi się to śniło? Po co i zapisywać? A, może po to. Tak, puszczasz to... na dzień, dwa, dalej wchodzisz w to, tak? I będziesz czuć, nie? To już też później będzie leciało. Jak to bo... dalej? Tak, przy... tak, dokładnie. Bo... się ciąć obrobić, żeby ci służyło, nie? Bo jak już zaczniesz, jakby ten proces taki tego snu, powiedzmy, że świadomego i te odpowiedzi szukać i tam... no cokolwiek, tak? To tak jak ja na przykład zrobiłam sobie, że jestem świadoma snu, bla bla bla, powiedziałam sobie, poszłam spać i to już takie ziarenko zasiane, więc no to już pójdzie po prostu, to już się zaczęło. To już jest taki zaczęty proces i ten, tylko żeby być właśnie świadomym tego, jak przeszkadzają w snach, kurczę, no. U mnie się to akurat teraz zadziało tak świeżo, więc
mam świadomość tego, jak po prostu te byty wam, słuchajcie, przeszkadzają, jak już bardziej dochodzicie do czegoś. To nie macie walczyć z nimi, tymi bytami, tak? Bo one na bazie czegoś przychodzą, tylko one mają być, wyrażają wasze braki, pustki, tak? Co macie, co należy wypełnić, co macie w sobą, co w ogóle jest wypełnione, a macie iluzję, że jest pustką i wypełniacie to później częściami zewnętrznymi, tak? A na początku właśnie jak wchodzicie w to, to jest taka jakby walka, nawet może nieświadoma. I to tak jak ja miałam te sny, co tak się puciłam i wierciłam w ogóle, wow. Jakbym nie wiem co robiła, to... Pewnie jeszcze będziemy mieć, więc... Tak, pewnie jest... tak. No to był tak, to jest, bo to jest takie etapowe. No, czyli na początku jest taka jakby nieświadoma walka, powiedzmy. No to dobra, nieświadoma walka, tak? Już tam jakąś wiedzę masz i tak dalej. I nie wiem, śpisz sobie i wstajesz w nocy, znaczy nie w nocy, ale po prostu rano wstajesz zmęczony i ten spocony i tak dalej. No to wtedy jest jakby, że walczyłeś w tym śnie z tymi bytami. No, a później już taki etap jest właśnie już taki kolejny krok jakby, nie wiem, rozpoznawania czy coś takiego. No, ja to tak czuję bynajmniej, nie? No i oni dalej próbują. Ale to już nie na zasadzie takiej, że będziesz strasznie pocić, bo to już nie działa po prostu. Czyli dalej będą kombinować, tak, żeby dotrzeć do ciebie. No i w moim wypadku były te tiki takie, nie? Nerwowe, takie śpię i po prostu, nie wiem, dum. No, świadomie jakby... ja do końca nie pamiętam, co tam było, ale wiem, że mi przeszkadzali i w momentach, kiedy miałam te tiki, ja się tam wybudziłam, i jeszcze będąc jakby w tej energii, ja nie wiem, jakby tak to czuję teraz, jakbym nie, że przeszkodziła im, tak się wyrażę teraz, nie wiem, tym bytom, bo oni mi tam próbowali coś robić, ja się wybudzałam i dalej później wchodziłam, ale już z większą świadomością, o, może w ten sposób, tak. No tak samo właśnie, nie wiem, może też być senny, tam z bratem, siostrą, byłą dziewczyną, chłopakiem, wiecie o co chodzi, też mogą wam no w formie z mnóstwem, takie ataki czy coś, to są takie najbardziej brutalne, ale też mogą zasiewać ziarna niepewności, tego typu niecierpliwości. To już jest takie bardzo subtelne niecierpliwość, bo można to nie zwrócić uwagi. I teraz takie pytanie, jeżeli nie wiesz, co ci się śniło, a miałeś w ciągu danej nocy 15 wkrętek, żeby cię skłócić z kimś z rodziny i okej, okay, no i budzisz się, jak nic nie wiesz, no, ale to cały czas ma zakodowane. No i jeśli ktoś i tak rogry jebanie, to w końcu to przyciągniesz, wiesz, o co chodzi, nie? Natomiast jeśli jesteś świadomy tych snów, przynajmniej raz na jakiś czas masz świadomy sen, czy budzisz się w nocy i nie przejąłeś kontroli we śnie, ale się wybudziłeś i jesteś świadomy tego, zapisujesz sobie i wiesz, że no, jak sobie zapisujesz pół roku, to naprawdę trzeba, nie wiem, chodzić, nie wiem, pod chodnikami, żeby tego nie widzieć, nie? Widzicie o co chodzi? To sobie wyłapujesz, dobra, no i taki mechanizm mają, wyłapujesz, no i później według tego mechanizmu analizujesz swój sen, to. I tyle, no i wiadomo, w początkowej fazie trzeba tam większy wkład w to włożyć, tak, żeby to wejść na każdą dziedziną, a później to już po prostu jest to, no rozkminiesz w tym miesiąc, dwa, trzy, tak grubo wchodzisz, no później już później już nie analizujesz, nie zapisujesz, wyłapujesz, tak, chyba że pojawia się coś nowego, no to znowu pracujesz z kartką, tak? I no, ale cały czas na czujce, żeby nie wpaść też w obsesję tych snów, że codziennie analizuję. Aczkolwiek pierwszy miesiąc jest świetną robotą do tego, nie? Bo lepiej miesiąc przycisnąć niż 5 lat się babrać, nie? Też... No tak, bo ten proces po prostu później jakoś szybciej idzie, że tak powiem, bo no śnimy, zawsze będziemy śnić przecież, no nie? No i jak już właśnie wiesz, o co chodzi, no to już to zupełnie później inaczej można sobie szybciej jakby ten proces przejść, tak? Nie wiem, jak tak jak właśnie bazują na różnych emocjach i tak dalej. No ja miałam taki sen właśnie, to na poprzednim chyba filmiku, nie wiem tam, czy żeśmy gadali o tym, czy coś. Że mi wkrętkę po prostu robili, przysięgł mi się jakiś tam chłopak i on miał wszystkie te super rzeczy tego, taka lista po prostu piękna, no sama bajka, no nie, ja od razu wiedziałam, że to jest wkrętka, tutaj nie było w ogóle wątpliwości ani nic, ale tęsknię za nim.
Nie no, ale na bazie jakichś emocji oni to chcieli wkręcić, tak? Więc tutaj sobie musiałam wejść po prostu, no dobra, skoro mi chcieli taką wkrętkę zrobić, takie emocje, czyli żeby, nie wiem, żeby zasiać jakąś niepewność. Czyli coś z byłych partnerów. Tak, to na tak. To. Możesz przekładać jeszcze na przykład na mnie, tak? Mm-hmm. Czyli ja na ciebie zrobię. Tak, albo i też dzieciństwa może tak. Być różnie dobrze, nie? No oczywiście, tak. Tak, no. Tak. Ale z partnerami jest to takie najbardziej uwypuklone, że tak powiem. No. Ale też z drugiej strony najbardziej można wyłapać, nie? Bo prędzej wyłapiesz na tych partnerach twoich wcześniejszych niż na dzieciństwa coś, tak? Tak. Bo na partnerach już jesteś świadoma. Tak. I możesz to od razu porównać, bo to tak. Natomiast coś z dziecka czy z poprzedniego przebywania to już trudno. Dokładnie. Dlatego fajnie w ogóle moim zdaniem, zamiast się babrać w tym 5-10 lat, to fajnie, nie wiem, nauczyć się tego procesu, czy z tych filmików, jakie mamy, jeśli ci wystarczy, to śmiało, bo tutaj dzielimy się wszystkim. Ale fajnie, ktoś ci to zainicjuje, tak? Tak, nie wiem, wchodzisz na jakiś rynek, nie wiem, nie znam się na, nie wiem, na nieruchomościach, to idę do specjalisty, robi mi totalny wykład, że czaję przez 5, wcześniej oglądałem jakieś filmy na YouTubie i później sobie sam pracuję, tak? Bo skracam ten czas do minimum, a tak to wiecie o co chodzi, 5 lat czy tam jakiś dłuższy okres pracujesz tym, idziesz w innym kierunku, w ogóle, może 5 lat w ogóle idziesz w innym kierunku, nie? Bez sensu, chyba że ci na tym nie zależy, czy na czym, jeżeli mi na czym zależy, idę do profesjonalisty, wkład, pak, więc to jest 5 i później sobie mogę sam pracować, już on mi jest nawet niepotrzebny, bo już był dla mnie tą trampoliną, tak? No, żeby tylko właśnie te początki takie, tak, żeby nie wiem, dowiedzieć się jak to działa i tak dalej. Dał ci jakieś narzędzia, pokazał drogę. No później ty sam to możesz robić. Nie musisz, bo możesz zostać więźniem snów. Nieświadomych snów, co gorsz. Także jesteśmy wszyscy połączeni, także snach cały czas to samo. To się dalej życie dzieje. Tak? Czyli jak ci się nic nie śni, no to pół życia przesypiasz. Śpisz. Dokładnie. No bo to co w śnie, słuchajcie, no to później... Hibernacja, nie? No, dokładnie. To tak jak niedźwiedź idzie spać na zimę. No to też czywniutko śpisz te 8 godzin. Czyli 1/3 życia, tak? Ja bym zwrócił na to uwagę. Także sen to jest kopalnia informacji o nas samych. O naszym życiu. O rodzinnym, rodowym. Także na tym... Od tego to w ogóle zaczął przygodę ze światem duchowym, tak? No dla mnie to jest kopalnia informacji, jest, tak, jest. Jak już wiesz, to faktycznie jak już ci się jest. Śni coś, nie? No bo jak ci się nie śni, no to tak, to pozostają filmy na YouTubie, nie? Ale jak ci się już coś śni, no to już jest taki zapalnik, że czas na przebudzenie, jeżeli wyrażasz taką wolę, tak? Ja tak to bym interpretował. No. Coś jeszcze muszę powiedzieć? Na koniec? O snach? Co mam jeszcze powiedzieć? No w sumie co jeszcze? No chyba... Sztuka, żeby ty przejąć kontrolę we śnie, tak? A właśnie. Bo ty kreujesz też swoje życie, tak? Możesz przełożyć tą kreację na plan fizyczny, który wymaga jakiegoś tam czasu. No ale to jest właśnie też taka droga do tego, tak? No bo powiedzmy, zależy od, no nie wiem, zaczynasz mieć świadomość, że sny są świadome, dajmy na to. Tak? Wydaje mi się, że nieraz z nas coś już wychodzi z ciała za mało lat. Tak, to na 100%. Za dzieciaka to już pewnie. Tak, moim zdaniem nieraz słyszałem z opowieści już za mało lata, tak? Mieć jakieś takie przygody. I teraz na przykład jak ja o tym mówię, mi się aktywnie, no miałem. To nie było science fiction. Sam wyszedłem, obserwowałem swoje ciało czy coś, albo się obudziłem i kreowałem coś pod siebie, nie? Tylko kwestia, czy nie wiem, kreujesz, że nie wiem, grasz w kręgle, czy kreujesz coś. No. Weźcie sobie na przykład, nie wiem, spróbujcie. Chcecie wzmocnić. Tak, dokładnie. Spróbujcie sobie zrobić choćby taką, nie wiem, tak mi teraz przyszło. Taką próbę właśnie, że przed spaniem, tak jak ja robiłam też, nie, że mówisz sobie po prostu, nie wiem, że dostaniesz odpowiedź na to czy na to, choćby samo to, że nawet jak nie pamiętasz snów, kurczę, możesz sobie to odblokować, mówiąc sobie przed snem generalnie,
że pamiętasz sny, że jesteś świadomy tych snów. Po prostu programowanie sobie zmieniasz. I to może być taki fajny początek nawet dla tych osób, które po prostu mówią, że im się nic nie śni, wam się śni. Tylko, że wy tego nie pamiętacie. Prosto, no prosto. I co, tym moim akcentem kończymy. Kończymy. I dziękujemy za uwagę. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Hej, Buźka.